Ratchet tłukł przeciwników niezawodnym omnikluczem. Aby pokonać przeciwników, Ratchet musiał się uciec do uświęconej tradycji skakania. Ratchet wiedział, co mu grozi. Gdyby znalazł się na skraju śmierci, musiałby wylecieć się na notekę. Korzystałem z niego kiedyś podczas napadu na bank. Wyleczył mi 3 z 5 ran postrzałowych. Zmazani zmienie publiczne. Patrzcie, jak niszczy skrzynię. Co za tupet. Może zbierał śrubki, żeby kupić broń, która pomoże mu ocalić galaktykę. Od narracji to ja tu jestem. Nie podbiegaj. Witaj, rekrucie. Jestem Brax Lectrus, spec od rozwiązań siłowych. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z niszczeniem skrzyń. Ej, dobre to było. Lecimy dalej. Czas na coś bardziej wybuchowego. Zaopatrz się w rękawicę fuzyjną u handlarza. Kolejny etap, demolka! Galaktyka nie bez roi się amunicji! Podgrzać atmosferę, wyposażyliśmy atrapy w miotacze ognia. Działprawny nie miał nic przeciwko. Brawo, rekrucie! Możliwe, że to ty zostaniesz nowym strażnikiem galaktyki. Przed tobą ostatnie wyzwanie. Dalej, Ratchet. Dasz radę. Czas na ostatki. Albo starzysto. Jednego mniej. Kolejny zniszczony. Wow, wyglądają jak wkurzone żaby. Imponujące! Czyżbyśmy patrzyli na kolejnego strażnika galaktyki? Poszło.
Klan wiedział, że jedyną szansą na ratunek będzie wentylacja. Jeśli dobiegnie do przewodu wentylacyjnego, może wyjdzie z tego cało. Ten defekt już długo nie pójdzie. Wiem, że znajdziesz tego defekta, Wiktorze. Nigdy nie zawodzisz. Robot wiedział, że musiał rzucić, co stało mu na drodze. Lang dostrzegł sprężynobota. Wiedział, że ten gadżet pozwoli mu okiełznać najpotężniejszą z sił. Siłę ciążenia. Lang musiał rzucić sprężynobota. Ale gdzie i jak? Przestań uciekać! Przestań uciekać, bezużyteczna kupa złomu! Wracaj tu! Tu jesteś! Ojej! Przestań uciekać, bezużyteczna kupa złomu! Wracaj tu! Załatwmy to jak robot! O nie! Woda! Naprawdę mało brakowało. Nagle Klang dostrzegł energobota. Potrafi on zapewnić zasilenie różnym urządzeniom. W które miejsce powinien nim rzucić? Stary, naprawdę świetnie budujesz dramatyzm. Dziękuję, Shiv. Chlubię się swoją gawędziarską swadą. W czym tkwi problem, Wiktorze? Nie dam mu uciec, prezesie. Nic go nie uratuje. Takie trudne. Myślisz, że mi uciekniesz? Znowu ten brutal. Myślisz, że mi uciekniesz? Znowu ten brutal. Wracaj tu, nędzny złomie!
Przed tym spróbuj uciec! Myślisz, że mi uciekniesz? Znowu ten brutal. Wracaj tu, nędzny złomie! Przed tym spróbuj uciec! Jak cię dorwę, jedna zębatka z ciebie nie zostanie! Woda! Aaaa!